Na marinę dotarliśmy w sobotni poranek. Jak do tej pory, maj nas nie rozpieszczał pogodą. Ale ostatni tydzień maja w Wielkiej Brytanii, pierwszy i ostatni poniedziałek maja, są wolne od pracy, mieliśmy więc długi weekend, wyglądał co najmniej obiecująco. Nie dość, że temperatura wzrosła znacznie, słońce przegoniło chmury, wiatr też nie zamierzał nas zawieść. Zapowiadały się idealne warunki na naszą żeglugę. Tym razem do Chichester Marina. My już przygotowani. Rufowa założona na biegowo. Dziobowa założona na biegowo. A światło? Nie, dalej jest czerwone. No niestety, co zrobić? Czekamy, aż się wrota otworzą. Mamy nadzieję, że opóźnienie nie będzie za długie. No i nie było za długo. Jakieś 15 minut. Wrota w South Sea są sterowane poziomem wody, a czas podawany na stronie mariny nie zawsze zgadza się z rzeczywistością. Opóźnienia mogą się przydarzyć, ale się udało. Oddaliśmy cumy i ruszyliśmy w drogę, doskonale znanym nam kanałem. Kierunek? Chichester. Dzień dobry wszystkim. Mamy sobotę, długi weekend w Anglii, poniedziałek mamy wolny, więc płyniemy na wyprawę. Płyniemy sobie do Chichester. No niestety, teraz płyniemy pod prąd. Płyniemy chyba, no może jeden węzeł robimy. No ale trudno, na takim krótkim odcinku, mało, mamy 12 mil do Chichester. Musieliśmy wybrać, czy przy wychodzeniu będziemy pod prąd płynąć, czy przy wchodzeniu do Chichester. Wybraliśmy przy wychodzeniu. No, tak to wygląda. Do naszej załogi dołączył Andrzej, kolega żeglarz mieszkający w Walii. Bardzo lubimy gości na naszej łódce. Zawsze przyjemniej jest pływać w towarzystwie. Jak tam, Andrzejku? Dawno nie trzymałem takiego steru. O, no proszę, i doświadczenie nowe, znaczy i doświadczenie nowe. Rumpel tak, w ręce. Tak. Trzeba tylko pamiętać, że wszystko działa odwrotnie. Ale akurat tego nie zapomniałem, tak samo jak z jazdą rowerem. O, no i super. No to od razu można wyczuć. No i fantastycznie. No a my się tak w ślimaczym tempie posuwamy tutaj. O. No już chyba poszedł cały, mi się wydaje.
No to płyniemy, kochani. Płyniemy do mariny w Chichester, gdzie zostaniemy na dwie noce. I będziemy sobie w niedzielę zwiedzać okolice. Wiatr nie jest jakiś bardzo silny. Myślę, że robimy około 2 węzłów. Ale płynie się bardzo przyjemnie. Jak sami widzicie, nie ma fal. Wszyscy starają się wykorzystać ten piękny dzień. Jest naprawdę cudnie. Prawdopodobnie do mariny w Chichester dopłyniemy po zamknięciu śluzy, więc zaraz będę musiała pójść jeszcze raz przeczytać instrukcje, jakie marina przedstawia w momencie, kiedy się chce dopłynąć, wpłynąć do mariny, żebyśmy nie zrobili żadnych błędów. Ale teraz sobie żeglujemy. I to jest właśnie piękne. Dzień dobry, jestem za sterem. Tak, proszę bardzo. Andrzej steruje. To nie jest Andrzej, to Zaster jest. To Zaster jest! A, Zaster steruje. Zaster. Marcin, ja nie wiem, czy z zazdrości mu tak tutaj wyrywasz ten ster od czasu do czasu, czy co? Nie, musimy tam... Marcin trochę jako kapitan nadzoruje. Tak. I koryguje. Tak. Będziesz miał dosyć, Andrzejku, to powiedz, tak? Musimy jeszcze Marcina nauczyć przeklinać, żeby przeklinał jak prawdziwy kapitan. Tak, jak prawdziwy wilk morski, słyszałeś, no. Broda urosła już. Tak. Żagielki są. No płyniemy sobie, no zobaczmy ile. O, kochani! 2,5. No, super. Płyniemy, kochani, do Chichester Mariny, żeby tam sobie zostać na dwie nocki i generalnie będziemy sobie zwiedzać okolice. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się wpłynąć, kiedy śluza będzie otwarta. No ale ponieważ płyniemy takim, a nie innym tempem, no to dotrzemy, mam nadzieję, na miejsce, jak śluza będzie zamknięta. I teraz sobie czytamy te instrukcje, które marina na swojej stronie internetowej zamieściła. Trzeba zaparkować przed śluzą przy pontonie dla oczekujących jachtów, udać się na recepcję, dostaniemy instrukcję, gdzie w marinie będziemy parkowali. I oczywiście musimy czekać na zielone światło, które się zapali na śluzie. I wtedy możemy wpłynąć. Możemy również porozumieć się z mariną na kanale i tutaj to będzie numer 80. Albo możemy do nich zadzwonić i oni wszystko też nam wyjaśnią. Także na miejscu zobaczymy, jak będzie. Spodziewamy się trochę tłoku, bo jest bank holiday weekend, jest piękna pogoda. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Ponieważ będziemy wpływać i korzystać z uprzejmości pracowników mariny obsługujących śluzę, mamy tutaj również instrukcję, w jaki sposób się zachować przy tej śluzie. Doradzają, żeby wezwać marinę na kanale 80. I oni wtedy mogą nam doradzić, czy możemy wpłynąć bezpośrednio, czy musimy poczekać. No i teraz dalsze instrukcje mówią, że oni będą nam podawać liny, do, jak wpłyniemy do śluzy, podadzą nam liny. Podadzą nam linę rufową i podadzą nam linę dziobową. No a wpłyniemy, śluza się zamknie, poczekamy aż napełni się wodą, śluza się otworzy, poczekamy aż woda się uspokoi i wtedy wpłyniemy do mariny. No mam nadzieję, że uda nam się to nagrać i zobaczycie, jak to wyszło w praktyce. Thank you.
zjedliśmy obiad, minęliśmy Westport lewą burtą, zwinęliśmy grota, włączyliśmy silnik i weszliśmy do kanału prowadzącego do Chichester Harbour, wspomagając się fokiem. Podobnie jak inni żeglarze. Kiedy byliśmy już blisko mariny, wywołaliśmy ją przez radio. Mieliśmy szczęście. Akurat ktoś wypływał i po naszej stronie paliło się zielone światło. Wpłynęliśmy do otwartej śluzy, odebraliśmy liny i czekaliśmy na wzrost poziomu wody. Domem dla Spellbound of Narnia jest marina w South Sea. Należy ona do sieci Marin Premier. Jeśli masz stały roczny abonament z jedną z tych marin, w cenie abonamentu jest do wykorzystania 42 noce w innych marinach z tej samej sieci. W ten sposób za pobyt w marinie w Chichester nie musieliśmy nic płacić. Dostaliśmy dokładne instrukcje, gdzie znajduje się nasze miejsce i kod, żeby podłączyć się do prądu. Mimo że przy wchodzeniu do Chichester Mariny otrzymaliśmy dokładne instrukcje, gdzie zaparkować, udało nam się przepłynąć obok tego miejsca. Zobaczyliśmy je w ostatniej chwili. Marcin musiał zawrócić. Muszę przyznać, że zrobił to po mistrzowsku. Miejsca nie było wcale tak dużo, ale się udało. Bardzo dziękujemy również żeglarzowi, który odebrał od nas liny i pomógł nam zaparkować łódkę. To jest właśnie to, co w żeglarskiej braci cenimy najbardziej. Wzajemną pomoc, kiedy widzimy, że ktoś ma kłopoty. A my trochę mieliśmy. Wciąż musimy się jeszcze dużo nauczyć. Po zaparkowaniu wyregulowaliśmy liny i kapitan wydał komendę. Tak stoimy. No to jesteśmy w marinie w Chichester. Było trudno, ponieważ nie zauważyliśmy, gdzie nasze miejsce jest konkretnie. Marcin musiał na takiej bardzo małej przestrzeni zrobić cyrkulację, praktycznie zawrócić. No i udało się zaparkować. Na szczęście ktoś nam pomógł, mogliśmy rzucić szybko liny. No, jak widzicie, bardzo ciasne miejsce. Tutaj proszę bardzo, obok nas łódeczka, której no naprawdę byśmy nie chcieli uszkodzić, dlatego obwiesiliśmy się odbijaczami. On też ma, na szczęście. No i wygląda fajnie, jest w ogóle piękna pogoda.
I zostajemy tu do poniedziałku. Chwilę odpoczęliśmy i udaliśmy się na spacer po marinie. Zawsze fajnie jest zobaczyć łódki wyciągnięte z wody. Marina w Chichester jest bardzo ładnie położona. Ma dwa miejsca, gdzie można zjeść posiłek, dwie restauracje i klub żeglarski, do którego również się wybraliśmy. Proszę bardzo, Chichester Yacht Club. No, we haven't. No, that's right. Did you want to sit in the garden? Oh, yes, if we could, yeah. It's so nice. Any table you like, and then you'll see the open door outside, and you'll be able to order from there, and they'll give you buzzers and everything there. All right. Okay, thank you. Oh, what's this new one? Ah, Hophead. Is that dark beer? This Hophead, is it dark? And it's light. Ah, okay. Any dark ales? Ah, that one. Oh, okay. You can see the stuff on the back of you. Ah, all right. Okay. Lovely. That's fine. Thank you. Chichester Marina, proszę bardzo, cudownie. Mniam, fryteczki, mniam, piweczko, o. I tak sobie żyją. I widoki. I widoki oczywiście, I tak sobie żyją właściciele jachtów. I tak sobie żyją, moi drodzy, właściciele jachtów, tak. Więc możecie nam zazdrościć. Tak, już w tej chwili. Już w tej chwili, właśnie w tej chwili możecie nam zazdrościć. Zazdrościć nam oczywiście wcale nie musicie. Absolutnie. Za to możecie dołączyć do naszej załogi na krótki, weekendowy wypad. Możemy znowu odwiedzić Chichester. Wystarczy tylko dać nam znać i na pewno znajdzie się miejsce dla kolejnego załoganta. W drodze powrotnej na naszą łódkę postanowiliśmy zobaczyć, jak działa śluza w marinie w Chichester. Tym razem od strony lądu. Muszę przyznać, że było to bardzo fascynujące. Śluza w Chichester jest sterowana z budynku, który znajduje się, jeśli uważnie popatrzycie na nasz krótki filmik, po lewej stronie. Udało nam się zobaczyć, jak wpływa łódka do mariny. Jak widzicie, pomosty się poruszają i można przejść z jednej strony mariny na drugą. I to by było na tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!